Dobry wieczór, gratuluję, gratulacje dla drużyny z Lublina. Był to dla nas, myślę, dobry mecz. Zagraliśmy wiele minut dobrej koszykówki, ale popełniliśmy też wiele błędów. Ciężko powiedzieć coś tak na szybko, ale na pewno w tym momencie musimy się skupić na każdym kolejnym meczu i przygotowywać się i robić to, co trener nam mówi. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy. Panie trenerze, również poprosimy o ocenę spotkania. Możemy dzwonić Mateusz, jeśli nie ma. Dziękujemy bardzo. Gratulacje dla startu. Myślę, że zagrali dobry mecz, zagrali na świetnej skuteczności za łuku. My natomiast, jeżeli chodzi o atak, jestem zadowolony z tego, jak kreowaliśmy sobie pozycję. To, co sobie założyliśmy przed meczem, właściwie wykonywaliśmy bez większych problemów. Zawiodła skuteczność, jeżeli chodzi o tą część parkietu. Natomiast jeżeli chodzi o obronę, to popełniliśmy tyle błędów, że to się po prostu już zaczyna mi to drażnić. Kompletnie nie wiemy, kto kogo kryje. Nie mówię tu o wszystkich zawodnikach oczywiście, ale są gracze, którzy niestety, ale śpią. Dziękuję. Czy mamy pytania do pana trenera? To ja tutaj zapytam. Spodziewaliście się, że w Lublinie może być naprawdę ciężka przeprawa, bo w tym sezonie naprawdę robi się dobre wyniki, tylko 3 porażki jak do tego spotkania. Nie, dla nas nie różni się ta hala od żadnej innej sali. Jeżeli chodzi o spodziewanie, to nie wiem, co odpowiedzieć. Jedziemy na mecz, jesteśmy przygotowani, chcemy wygrać. Spodziewamy się zawsze, że będzie ciężki mecz, więc to nie jest jakaś tutaj jakiś wyjątek, raczej bym powiedział, że jakikolwiek mecz w tej lidze jest ciężko wygrać. Dzisiaj za dużo błędów. Dzień dobry. Gratulacje dla całego zespołu. Myślę, że to było dzisiaj kluczowe na pewno, że każdy gdzieś tam dołożył tą cegiełkę. Staraliśmy się zatrzymać Anvil, no wiadomo, jest to drużyna, która ma 10 dobrych graczy, który każdy może wejść i odmienić losy meczu. Tak jak Kuba Garbacz w trzeciej kwarcie nagle zaczął trafiać. Udało nam się to powstrzymać, zagraliśmy mocniej fizycznie, wygraliśmy zbiórkę i myślę, że to było kluczem do zwycięstwa dzisiaj. Dobry wieczór, witam wszystkich. Gratulacje dla zespołu, dla sztabu. Bardzo się cieszymy po tych dwóch ostatnich wyrównanych końcówkach, które przegraliśmy. Mówię tu o meczu z Wrocławiem i ze Szczecinem. Cieszę się, że nie pękliśmy, zagraliśmy 2-3 ostatnie posiadania z zimną głową, dowieźliśmy zwycięstwo do końca, bo każdy mecz we własnej hali przed kibicami, których myślę, że jest o wiele więcej w tym sezonie, jest dla nas bardzo ważny i chcemy dla nich pokazać jak najlepszą koszykówkę. Myślę, że jeżeli byśmy poszli w szczegóły, to w porównaniu do tego ostatniego meczu dzisiaj ławka nasza rzuciła 36 punktów i to na pewno daje duży plus, że możemy liczyć na innych zawodników, na to, że wniosą coś do gry, nie tylko utrzymają, że tak powiem, jakąś linię standardu, tylko dadzą coś ekstra. Poza tym myślę, że ten wysiłek, który zrobili dzisiaj zawodnicy z tak fizycznym zespołem, jakim jest Anvil, bo myślę, że jest najfizyczniejszym zespołem w lidze, a na pewno jednym z dwóch, to dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Dziękujemy.